zarząd, jak też no, chętnie radni mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniach, kilku spotkaniach zarówno ze szpitalami polskimi, jak też z... Poproszę do mikrofonu bliżej, bo nic ja nie słyszę. Już mówię bardzo blisko, tylko przez maskę. Tak. Zarówno AHP, jak i szpitale polskie uczestniczyły w tych spotkaniach. Wczoraj mieliśmy rano posiedzenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele szpitali polskich i poprosiliśmy ich o pilną odpowiedź, jak może wyglądać ścieżka działań zmierzających do wyprostowania czy przekształcenia tej sytuacji w taką, która nie będzie stwarzała zagrożeń dla pacjentów, dla personelu, także dla nas, ale to oczywiście na samym końcu, traktując odpowiedzialność jako misję. I tak jeszcze wczoraj po południu otrzymaliśmy informację podpisaną zarówno przez pana Adama Szlachtę, czyli prezesa NAFIS-u, jak też Jakuba Michalaka, prezesa szpitali polskich, i pana Pawła Kazimierczaka, wiceprezesa AHP, dotyczącej ścieżki działań zmierzających do zmiany świadczeniodawcy realizującego w szpitalu w Drawsku-Pomorskim umowę na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z NFZ. I tak, biorąc pod uwagę poziom zadłużenia Szpitale Polskie S.A. wobec grupy AHP oraz dobro pacjentów, grupa AHP rozważa możliwość podjęcia działań związanych z zakupem 100% akcji szpitali polskich, spłatą całkowite zadłużenia tejże spółki, a następnie przejęciem działalności szpitala w Drawsku-Pomorskim przez grupę AHP poprzez spółkę NAFIS S.A. Niniejsza ścieżka działań ma na celu nakreślenie scenariusza zawierającego podsumowanie najważniejszych kwestii prawnych i faktycznych zmierzających do przejęcia działalności szpitala w Drawsku-Pomorskim przez grupę American Heart of Poland. Przeczytam całość tej nazwy, bo AHP może być dla nas zrozumiałe, a dla naszych mieszkańców niekoniecznie. Czyli American Heart of Poland we współpracy ze szpitalami polskimi S.A. oraz powiatem drawskim. Podstawowe założenia scenariusza działań opierają się na zawarciu pomiędzy spółką z grupy AHP a akcjonariuszami szpitali polskich warunkowej umowy nabycia 100% akcji szpitale polskie, której wejście w życie uzależnione byłoby od spełnienia w szczególności następujących warunków łącznie. Pierwsze, konwersji wierzytelności właścicielskich z tytułu pożyczek właścicielskich wobec szpitali polskich na akcje w podwyższeniu. Tak, konwersji przeczytałem. Konwersji wierzytelności właścicielskich z tytułu pożyczek właścicielskich wobec szpitali polskich na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitale Polskie. Dwa, uzyskanie zgody powiatu drawskiego na zawarcie nowej umowy dzierżawy nieruchomości z NAFIS. Warunki do uzgodnienia między stronami stosunku prawnego nie gorsze niż w obecnej umowie. To ostatnie zdanie w nawiasie. Oraz uzyskanie promesy cesji na NAFIS S.A. kontraktu zawartego obecnie z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Szpitale Polskie S.A. Punkt trzeci, wycofanie przez zarząd szpitali polskich wniosku o ogłoszenie upadłości tejże spółki. Punkt czwarty, warunkowe nabycie majątku, w tym przejęcie pracowników szpitala polskiego w Drawsku-Pomorskim od Szpitale Polskie przez NAFIS S.A. pod warunkiem uzyskania zgody na cesję. Punkt piąty, cesja umowy na udzielenie świadczeń medycznych w Drawsku-Pomorskim przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na wspólny wniosek złożony przez Szpitale Polskie oraz NAFIS jako nabywcę majątku szpitali polskich.
Realizacja powyższego scenariusza wymaga ścisłej współpracy oraz wsparcia ze strony powiatu drawskiego, które powinno znaleźć wyraz w formie odpowiedniej uchwały Rady Powiatu wyrażającej zgodę na zawarcie nowej umowy dzierżawy z NAFIS SA. Warunki do uzgodnienia między stronami stosunku prawnego jednak nie gorsze niż w obecnej umowie. To ostatnie zdanie w nawiasie. W odniesieniu do nieruchomości będącej aktualnie w dzierżawie Szpitali Polskich SA na podstawie umowy dzierżawy z 20 grudnia 2011 roku zawartej pomiędzy Szpitalami Polskimi a Powiatem Drawskim podpisano, jak przeczytałem na wstępie. Dziękuję. Proszę bardzo, panie starosto. Szanowni państwo, żeby była jasna i czytelna sytuacja jeszcze w odniesieniu do tego, bo ci, którzy uczestniczyli w rozmowach, to orientują się i wiedzą, jak ustaliliśmy następujący porządek rzeczy z naszej strony. Prosiliśmy, a wczoraj jeszcze rozmawiałem też z panem prezesem Szlachtą i prosiłem jego, żeby to stanowisko było wspólne, bo myśmy mieli na spotkaniu pana prezesa Michalaka i panią dyrektor Dzierżę i on zadeklarował, że takie stanowisko niebawem prześle. Następnie po szczegółowym przeanalizowaniu tego stanowiska z naszej strony przez prawników i omówieniu w szczegółach na zarządzie z udziałem Komisji Zdrowia przedłożymy i poprosimy Wysoką Radę o zajęcie stanowiska. Najprawdopodobniej to by było nadzwyczajne sesja Rady Powiatu, bo oni nie ukrywają i wczoraj też jeszcze w rozmowie telefonicznej potwierdzili, jeżeli Rada Powiatu zdecyduje, że przyjmujemy ten tok postępowania i działań, które tu są opisane, to finalizacja może nastąpić jeszcze z końcem roku pod warunkiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia zgodzi się na taką propozycję, a wygląda na to, że idzie to w dobrym kierunku. Niemniej jednak były wątpliwości odnośnie realizacji tej umowy, którą w tej chwili jeszcze mamy podpisaną ze Szpitalami Polskimi. Także przygotujcie się państwo, że być może jeszcze w przyszłym tygodniu byłoby nadzwyczajne posiedzenie Rady Powiatu, żeby Rada Powiatu mogła zająć stanowisko. Ale zanim do tego dojdzie, to w szczegółach będziemy rozmawiali z naszymi prawnikami i również z udziałem wszystkich radnych czy stron zainteresowanych w postępowaniu. Dziękuję.